Witajcie! Nazywam się Sandra Kowalczyk i przyjechałam do was z Warszawy. Chcę wam powiedzieć dzisiaj dobrą nowinę, wiecie? I moje świadectwo życia. Jak miałam 12 lat, zaczęłam brać narkotyki. Nie widziałam nic w tym życiu. Jak patrzałam na ten świat i to, co mnie otacza, to stwierdziłam, że muszę czymś sobie to zastąpić. Ja mówię, co mam robić w tym życiu? Pracować, jeść i co dalej? Ja muszę coś w tym życiu mieć. I wiecie, ja szukałam pewnego rodzaju rozrywki, ja szukałam czegoś ponadnaturalnego. Ja uwielbiałam piguły, butapren, rozumiecie? Amfetaminę, wszystko brałam od wieku 12 lat. Ale wiecie, ja nawet nie zauważyłam kiedy. Moje serce zaczęło wpadać w czarną dziurę. Ja zaczęłam wpadać w czarną dziurę. Moje serce zamieniło się w twardy głaz. Moje serce nie potrafiło kochać już niczego ani nikogo. Niczego. Człowiek był dla mnie śmieciem, tak samo jak ja sama dla siebie byłam śmieciem. Rozumiecie? Ja nie widziałam sensu życia. Ja nie miałam sensu życia. Ale pomimo tego wszystkiego, ja myślałam, że narkotyki to jest fajna rzecz. Że wtedy jestem fajna, silna, otwarta. Rozumiecie? Ja myślałam, że dopiero wtedy idę do przodu. Ale tak naprawdę ja spadam coraz bardziej w dół. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że ja nigdy nie byłam osobą religijną. Nigdy w życiu. Ja nie szukałam Boga. Ja widząc to, co się dzieje w kościele katolickim, ja stwierdziłam, ja nie chcę tego. Dla mnie to było obłudne. Ja widziałam ludzi, którzy tam idą i wychodzą i robią złe rzeczy. I że to nic im nie daje. Są chorzy, są źli na całe życie. Chodzą w gniewie. Ja powiedziałam, ja tego nie chcę. Ja se wolę żyć swoim życiem. Ale gdy miałam 20 lat, to moje życie już spadło na całkowite dno. Miałam narzeczonego, który mnie bił. Czpałam, rozumiecie? Spadało na całkowite dno. Nie widziałam sensu życia. I wiecie, przyszedł moment, kiedy do mnie przyszedł człowiek z Ewangelią, tak jak teraz my wam ją mówimy. I powiedział mi o dobrym Bogu. Powiedział mi o Bogu, który ma moc, który jest ponadnaturalny. Ponadnaturalny. Ludzie, ja tego szukałam w całym moim życiu. Ja po to brałam narkotyki. Ja chciałam leczyć gdzieś hen daleko. Ja nie chciałam patrzeć na ten świat. Ale później dowiedziałam się, że jest Bóg, który ma taką moc. Rozumiesz? Który ma taką moc. Ale pomimo tego, ja do Niego przyszłam, ale dalej nie mogłam przestać brać narkotyków. Ja nie umiałam sama z siebie. Nie umiałam tego zrobić. I wiecie, i przyszedł dzień, kiedy wzięłam coś nieznanego mi pochodzenia. I to mnie zabiło. Ja umarłam, rozumiecie? I umierałam bardzo powoli. To była powolna śmierć. Ja walczyłam o swoje życie. Życie chciało żyć, a śmierć je zabierało. I już nie wiedziałam, co jest silniejsze. Co jest silniejsze? Ta śmierć zabierała mi życie. Ja wtedy zobaczyłam, że ja chcę żyć. Jak życie jest bardzo cenne. I ja zawołałam do tego Boga. Do tego, o którym mi mówili. Ja mówiłam, Jezu, uratuj mnie. Ja chcę jeszcze żyć. Ja mam 21 lat. I jeszcze całe życie przede mną. Ja nic w tym życiu nie zrobiłam. I wiecie co? On do mnie przyszedł. On ponad naturalny sposób. On do mnie przyszedł. I on wskrzesił mnie z martwych. Dlatego mówię teraz do ciebie. O Bogu, który ma moc. Któremu zależy na człowieku. On ma starania o człowieka. I on nie chce patrzeć, jak się męczysz w tym życiu. On przyszedł do ciebie z życiem. 2000 lat temu. On przyszedł po to, żeby dać ci życie. Żeby dać ci życie. Żebyś nie musiał tu chodzić w gniewie, w złości, w chorobach, w nienawiści. Rozumiesz? Wiecie co? Na tym świecie choroba jest od diabła. A każdy zrzuca to na Boga. A ja ci powiem, kiedy Bóg do mnie przyszedł, to uleczył mi jajniki. To wskrzesił mnie z martwych. Zabrał mi alergię. Rozumiecie? To jest ponadnaturalny Bóg. I on pomimo tego, że byłam narkomanką, on nigdy nie powiedział mi złego zdania o mnie. On nigdy mi nie powiedział, że jestem złą osobą. On przyszedł do mnie i powiedział mi, że mi wybacza to wszystko. Rozumiecie? Że mi wybacza to wszystko. A zrujnowałam wielu ludzi. Wielu ludzi i siebie. Przeklinałam Boga. Nie wierzyłam w Niego i mówiłam, że to jest gówno. Wiecie, ale on do mnie przyszedł i on mi nawet nie wypomniał tego. On powiedział, że mi wybacza i że jestem dla Niego święta. I żebym teraz szła i mówiła to ludziom. I ja mówię teraz do ciebie, o Bogu, który chce dać tobie życie. Nie takie życie te ludzkie, tylko w ciele. On chce, żeby
Tobie, że chce Ci ożywić tego ducha. On chce, żebyś powstał w końcu do życia. Powstań do życia i zacznij żyć szczęśliwie. Wiecie, ja przez narkotyki ja straciłam sens swojego życia. Ja już nie umiałam się cieszyć. Nic mi nie dawało szczęścia. Nic, naprawdę. Nic, nawet masy narkotyków już mnie nie uszczęśliwiały. Ale kiedy Jezus do mnie przyszedł, ja się w Nim zakochałam. Ja się w Nim, ludzie, zakochałam. Ja tańczyłam z drzewami, rozumiecie? Ja czułam powiew wiatru. Ja zobaczyłam w końcu kolor słońca, jaki jest. On do mnie przyszedł z życiem. I ja wiem, że jeżeli On przyszedł do takiej osoby jak ja, błogosławię Cię, kobieto. Jeżeli On przyszedł do takiej osoby jak ja, On przyjdzie do każdego. Wiecie, może myślisz sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, ale Bóg i tak mówi, że to jest złe. Bo Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył brakiem chwały Bożej. Brakiem chwały Bożej. Każdy przez to życie idzie sam. Nikt nie szuka Boga w tym życiu. Nikt nie szuka. A On chce, żebyś Go znalazł. Żebyś po prostu powiedział do Niego słowa. Przyjdź do mnie, ja chcę Cię poznać. Ja nie chcę już sam se radzić w tym życiu. Wiecie, o ile jest łatwiej. Ja, ze mną teraz jest Bóg. We mnie mieszka Jezus. Jezus Chrystus zamieszkał we mnie. Jestem reprezentantem Jego mocy. Rozumiesz? Jeżeli jesteś chory na jakąkolwiek chorobę, na raka, jesteś na wózku inwalidzkim, nieważne, co Ci dolega. Może masz problem z kościami, z tarczycą. Nieważne, przyjdź tutaj do mnie. Ja się pomodlę i Cię uzdrowię. Ja jestem tego pewna. Dlaczego? Bo Bóg mnie wskrzesił. To nie to, że ja byłam chora. Ja już nie żyłam, a On mnie ożywił. I ja Ci mówię o takim Bogu. Ja nie mówię Ci o jakimś obrazku, o jakimś kościele, bo to jest wszystko zakłamane. Tam Ci nic nie powiedzą. Tam Ci będą iść na pielgrzymkę, a być może Ci wybaczy. Co to ma być? Bóg 2000 lat temu zesłał swojego Syna na krzyż za Ciebie, żebyś miał życie wieczne i obfitował. Rozumiesz? I obfitował. Słowo Boże mówi, módl się do mnie, a ja wszystko spełnię. Ja wszystko Tobie dam. To jest dobry Ojciec. On powiedział, że wysłucha naszych modlitw, żeby Ojciec w niebie był uwielbiony przez to. Żeby Ojciec w niebie był uwielbiony. Więc ja się pytam do Ciebie, dlaczego Ty chodzisz na te pielgrzymki? Dlaczego? Jak to jest o wiele prostsze. Ja nie chodzę i Bóg mnie wysłuchuje. Jestem święta i Bóg mnie wysłuchuje. Tak, jestem święta, bo Bóg patrzy na mnie przez pryzmat krzyża. On patrzy na mnie przez pryzmat krzyża. I ja do Ciebie mówię, że też może w Tobie zamieszkać. Jezus powiedział, kto wyzna ustami i sercem, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie. Z wiary to dar, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił przed Bogiem. Rozumiecie? To jest wszystko z wiary, więc nieważne, co zrobiłeś, nieważne. Ja byłam ćpunką, zabijałam zwierzęta, człowieka nie zabijam, ale zwierzęta uwielbiałam katować. Ale jestem zbawiona, jestem zbawiona. Jezus zamieszkał w takiej osobie jak ja. On we mnie zamieszkał. Rozumiecie? Jestem teraz córką Boga Najwyższego, Króla Królów i Pana Panów, wielkiego Jahwe, Jahwe, Jego imię święty, święty Król Zastępów. I chcę Ci powiedzieć pewną prawdę, że Słowo Boże mówi, że jeżeli nie należysz do Boga, to należysz do diabła. Czy tego chcesz, czy nie? On kręci Twoim życiem, On kręci i je dojeżdża, niszczy je, niszczy je. Czy chcesz dalej chodzić z frajerem? Czy chcesz? Nie, przyjdź do Króla, przyjdź do Tego, który da Ci życie, który da Ci zdrowie, który da Ci szczęście. Uwielbi Go jako Boga. On 2000 lat temu zesłał swojego Syna na krzyż, żebyś był zdrowy, żeby dać Ci Ducha Świętego i żebyś chodził w mocy, żebyś nie był sam. Słowo Boże mówi, ja opuszczam teraz Was i idę na krzyż, ale nie zostawię Was sierotami. Ja nie zostawię Was sierotami. Ześlę Wam Ducha, Pocieszyciela Prawdy, Pocieszyciela Prawdy, nie Ducha Bojaźni, lecz Ducha Mocy i Odwagi. Rozumiecie? I ten Duch zamieszkał we mnie, może zamieszkać w Tobie. Ja mam dla Ciebie dzisiaj pytanie, najważniejsze w całym Twoim życiu. Czy chcesz pojednać się z Bogiem? Czy chcesz, żeby Duch Święty zamieszkał dzisiaj w Tobie? Czy chcesz mieć pewność
zbawienia, czy chcesz pokutować i przyjść do Boga, powiedzieć: Ojcze, nie znam Ciebie, ja chcę Cię poznać. Zgrzeszyłam, poszyłam bez Ciebie, ale teraz przyjdź do mnie i pokaż mi swoje życie. Gwarantuję Ci, że On przyjdzie. Ja Ci to gwarantuję. Przyjdź teraz do mnie, albo podnieś rękę, lub zrób mi. On chce nam pomóc, żebyśmy żyli zwycięskim życiem, żebyśmy byli ponad tym światem, ponad tym systemem. Wiecie, bo ten system jest do pani. Naprawdę, to jest wielki król. Król królów i Pan panów. On ze mną uczynił cuda. Naprawdę, ponadnaturalnie niektóre rzeczy się zmieniły we mnie. Naprawdę, uwolnił mnie od narkotyków w jednej sekundzie. W jednej sekundzie. W jednej sekundzie On uwolnił mnie od narkotyków. A naprawdę byłam uzależniona. Ja nie widziałam sensu życia bez tego. Nie widziałam, wolałam się, nie wiem cokolwiek. Nawet wylądować bez mieszkania, żeby tylko ćpać. Rozumiecie? Ja byłam taka, ale On mnie uwolnił, On mnie uzdrowił, On zamieszkał we mnie i dał mi życie wieczne. Wiecie, to jest dobry Bóg, On ma staranie o każdego z was, ma staranie, On bardzo was kocha. Ale jeżeli ty nie przyjdziesz do Niego, to On nie może nic już zrobić, bo On zrobił wystarczająco. On dał swojego Syna 2000 lat temu, a do ciebie należy tylko jedna jedyna decyzja, jedna jedyna. Czy ty przyjdziesz do Boga? Czy odwrócisz się do Niego plecami? On ci wtedy nie pomoże. Wiecie, bo Bóg to jest dżentelmen. On nie wchodzi z buta do człowieka. On czeka na twoje zaproszenie. Na twoje zaproszenie. Aż powiesz: Jezu, ja chcę Ciebie w moim życiu. Ja po prostu Ciebie chcę. Ja zawołałam do tego Boga, wiecie? Ja zawołałam i On do mnie przyszedł. Choć się bym nigdy tego nie spodziewała, bo byłam straszną osobą. Jezus to jest miłość i jedyna droga do zbawienia. On jest drogą, prawdą i życiem. I nie masz życia oprócz Niego. I myślisz, że żyjesz, ale tak naprawdę nie żyjesz, to jest tylko twoje ciało. Ale każdy z nas ma w sercu pustkę bez Jezusa. Pustkę i niczym jej nie wypełnisz. Choć będziesz próbował całe życie, nigdy jej nie wypełnisz. Nigdy jej nie wypełnisz. Tylko Jezus może ją wypełnić. Tylko On. Wiem sama po sobie. Jestem Jego świadectwem. Jestem Jego świadectwem, rozumiecie? Jestem Jego świadectwem. Bo z takiego kogoś jak ja, kto był nikim, kto był zwykłym ćpunem, nie kochał nikogo. Stworzył dobrą osobę. Stworzył świętą. Zamieszkał we mnie. On dał